Wiele osób w sumie pytało o to, żeby Ciebie poprosić, zaprosić na kanał i porozmawiać o tym, skąd tak naprawdę się wzięła do Ciebie pasja i kulturystyki. Także witamy Ciebie, William. I co tam Siema, tak siema. naprawdę sezon nie do końca chyba udany, nie do końca skończył No. się tak, jak tego chcieliście, no bo cel był jasny, karta pro. Tak. I co teraz? Jakie teraz założenia? W tym roku powiem ci, że był straszny sezon dla mnie. Nie wiem, czy to wiecie o tym. Chciałem pierw wystartować w Alicante. To był pierwszy cel. I ja właśnie mam taki problem, że w klasyku jestem, w Classic Physique, że muszę właśnie tą wagę zawsze zrobić. I mój trener jest też Stefan Kince, co też u ciebie był na podcaście. I właśnie walczyliśmy z tą wagą, że mówię ci, zero węgli przez 5-6 tygodni. 2 godziny kardio i takie rzeczy, i waga w ogóle nie chciała schodzić, więc dalej próbowaliśmy cały czas. Ja nawet nie wiedziałem, czy będę startował w Alicante, czy nie, bo ta waga nie chciała zejść, nie? I wtedy były jeszcze zawody Ben Wilder Classic w Londynie. I tydzień przed zawodami nagle spadła mi waga przez jeden tydzień o prawie 3 kilogramy. Więc podjęliśmy decyzję spontanicznie, że wystartuję jeszcze w Londynie. Bo mniejsze zawody myśleliśmy, że będzie. Okej. Okay. Nie wiedziałem, o co chodzi, ale teraz Nie, już to wiem. będę po prostu, wiesz, pokazywał fotkę mniej więcej. Rozumiem, rozumiem. Myśleliśmy, że dobra, mniejsze zawody będzie może łatwiej zdobyć tą kartę. No, poleciliśmy do Londyna. Waga się udała też, wszystko było super. 93 jest mój limit. Wagę miałem 92,5 przy weryfikacji. I właśnie był finał, było piąte miejsce. Było nas 10 zawodników, ja zdobyłem piąte miejsce i bym nie pomyślał, że poziom w Londynie jest taki wysoki. Naprawdę, mega. Bym się tego nie spodziewał. No i później Alicante odpadło i wzięliśmy sobie cel Warszawę. No, wszystko wyszykowałem, znowu wagę zrobiłem, jeszcze lepsza forma, bo tutaj to jest w klatce właśnie w apartamencie. To było jeszcze Londyn. Zobacz To jest drugie jeszcze zdjęcie z Londyn, nie? góry. Czyli To jest właśnie, o, nie, jedno wyżej, to jest w górę te, transformacja. o te. O, to było Prawo. właśnie w dzień wagi w Warszawie. No to już Wszystko, jesteś samochód, wyraźniejszy, szczególnie na dole. dokładnie, hamstrings, calves lepiej wychodzą. I to było też pierwszy dzień ładowania. Miałem ile tam, 800 gram węgli. Nie dziwcie się, ja się urodziłem w Niemczech, jak tam czasami mi słowa brakują czy coś. Właśnie Ja za chwilkę do jestem. tego przejdziemy, skąd Okej, tam okay, okej, okay. wszystko Dobra, było, dobra. ale. Więc zapakowałem walizkę, wyjechałem do Polski, tysiąc, ile to było? 1100 kilometrów stąd mam do Warszawy. Wszystko się udało. W piątek waga i w sobotę, zawody by były pro qualifier w niedzielę Niedziela. i w sobotę o 16 gorączka. 40 stopni, biegunkę miałem i się zaraziłem Campylobacter, to się nazywa. To jest bakteria od mięsa, jak jesz mięso, które jest niedobre i wyobraź sobie, 10 dni sikałem z dupy. No tak po prostu No powiedzieć, ale jak było. szczerze, 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 przynajmniej każdy 10 dni. zrozumiał, o co chodzi. I to po prostu przez 10 dni normalnie cały czas nie dało się tego, bo pamiętam, ty do O mnie Boże. rozmawialiśmy, pytałem, Tak, jak tam tak. się czujesz i tak dalej, i mówiłeś, że No. wcale lepiej nie jest. A to myśleliśmy najpierw, że jakieś może zatrucie takie od ananasa czy coś. No, myśleliśmy, że od ananasa, ale potem wyniki z laboratorium Campylobacter i to jest 95% z mięsa, przeważnie przez kurczak. No i mój problem był, że nie wystartowałem w Warszawie, forma była zajebista, waga udana, wszystko i wiesz, czas, pieniądze, koszta, te wszystkie kardio i odwodnienie, ty to sam znasz, wiesz jak to jest. Że to był dla mnie po prostu szok pierw. Nie wiedziałem, o co chodzi. 2-3 dni potrzebowałem, żeby to zrealizować, co tu się w ogóle dzieje, co tu się akurat stało. No i jeszcze jeden kolega był ze mną, Moritz, on też wystartował w nowice klasie i czekaliśmy, aż on swoje zawody skończył i z powrotem wybraliśmy sobie. Se wycieczkę zrobiłem 2200 kilometrów. A No. Maurice, jak mu poszło? W nowice zrobił, on był w super heavyweight, zrobił trzecie miejsce, zadowolony był. To jego pierwsze takie poważne zawody były, a w
Pro Qualifier, dzień później chyba szóste czy siódme miejsce. Nogi miał super, ale góra jeszcze brakuje, ale on był zadowolony, było ok. Także no, nie ma co narzekać. No, szóste miejsce w Pro Qualifier, szczególnie, że kategoria super ciężka była mocna. Bardzo najmocniejsza mocno, kategoria dla mnie w ogóle na całych zawodach to była 90. Tak. Takich tam rotowali, tam tak, już, pamiętam na tam Mistrzostwach był też, Polski, na Bucharze dostali o tak, na koniec. Tam było chyba z 5 porównań. Dokładnie, tam też jeden kolega, co też razem z nim przyjechaliśmy, Kale się nazywa, tutaj u mnie z okolicy, drugie miejsce właśnie zrobił na Pro Qualifier. Ja go widziałem na pierwszym, on był w tamtym roku jeszcze ze mną razem we Frankfurcie w Classic Physique i dopakował w jednym roku 8 kilo masy. Słuchaj, bardzo ładnie. Ale powiem że Ci, teraz że cnota, ten z klasyku, Dawid, co wygrał 90. Tak. To jest materiał na pro. Zresztą on był drugi w pro qualifierze. On tego, wiesz, wysokiego wygrał z nim. Szczególnie tyłem, jak on staje. Te dwójki, one aż odpadają, tak? Wiesz, jakby się odpingało. Wiem, o co chodzi. To jest tyle mięsa na mięsie. Góra mi się nie podobała, ale dwójki i nogi były super. No wiesz, on po prostu ma tak nawalony ten dół, że patrzysz i masz takie... No. I sędziowie, sam wiesz, jak wybierają pro, to mają takie... Często patrzą na zawodnika pod względem, czy on przyszłościowo będzie dobrym pro. Rozumiem. Jak już wybierają tego, wiesz, jednego, że nie tylko tak naprawdę, czy teraz ma sylwetkę, mimo że ludzie niektórzy mówią, że tak, teraz ma mieć sylwetkę, nie zawsze tak jest, bo czasami patrzą, że okej, on trochę jest mniej docięty, ale tego mięsa ma już tyle nawalone, że wiesz, że no... Krócej mu zajmie. Sam wiesz, budowa mięśnia, a redukowanie, zredukować każdy może. Każdy może zrobić. Wiem, o co chodzi. Ale zachować ten mięsień podczas redukcji, zresztą sam wiesz u siebie, gdzie masz ten limit szczególnie, no to jest... Na końcu po prostu coraz chudszy jesteś i tracisz tą masę mięśniową też. Nie? I dlatego teraz też zdecydowaliśmy się z coachem, że to był mój ostatnie przygotowanie na Classic. Robimy teraz cały rok off-season. Będziemy trochę pakować masy mięśniowej i potem do 102,5 do kategorii. Normalnie ile bardziej. Masz wzrostu? 1,79 m. No to przyszłościowo i tak super heavy. Tak. Przyszłościowo, myślę, że tak. Przyszłościowo super heavy. No bo do 102 tak. To za wysoki jesteś. Tak. Zresztą ja mam 1,80 m, wyszedłem super heavy i powiem Ci, że mimo tej masy tak, no ja tam straciłem dużo. No masowo to nie było dużej różnicy, ale wzrostem to wyglądałem przy nich jak no koszykarz, szczerze mówiąc. Ja wiem, ja tak samo miałem, zanim w Classic Physique, to 2017 roku tutaj w Niemczech robiłem zawody do 90 kilo właśnie i też oni byli o dwie głowy mniejsze ode mnie. To tak dziwnie wyglądało w ogóle na scenie. Ale wygrałem też wtedy tutaj mistrzostwa, ale to nie była moja kategoria. No to dziwnie to wyglądało na scenie. Trzeba dorzucić mięcha. Tak. Szczególnie i do 90, jest... jeszcze do 102 to jeszcze. Ale myślę, że to teraz, patrz, to jest u mnie prawie 10 kilo, które mi brakuje do 102 i myślę, że jak tak, to... Tak, jeszcze teraz mogłeś być bardziej docięty. No trochę jeszcze szło, myślę, jest tak, dwa kilo. Dubsko było trochę jeszcze miękkie. No tak, ale patrząc na kategorie klasyczne, wiesz, no to tam jeszcze coś tam mogło być trochę zejść. Tak. Zresztą Stefan Ci pewnie powiedział to samo. Tak, dokładnie. Plecy trochę chyba... trzeba poprawić i z tyłu, tyłek po prostu był jeszcze miękki. Ale ja też jeszcze nigdy nie miałem tyłka z stripes, nigdy w życiu. Ale wiesz czemu? Bo masz mały tyłek. Jak nie ma tam tyle mięsa nawolonego, to po prostu nawet jak napniesz, to się nie przebija. U mnie na przykład są niektórzy zawodnicy, którzy zauważyłem, że off-season rozbierają się, wiesz, robią bicepsy tyłem, na tyle nawet, wiesz, widać te boczki trochę, a dupa w pręgach. I mówisz, wiesz, po prostu mają tyle mięśnia. Okej, urodziłeś się w Niemczech. Skąd więc język polski? Cała rodzina jest z Polski, Mazury, koło Olsztyna. Rodzice, cała rodzina, 100%. I od małego zawsze jechałem do Polski, czy leciłem na święta i tak dalej, wakacje i się nauczyły język, nie? Potem, wiesz, w wieku 15 lat tam z dziewczynami pisaliśmy przez chat, to się jeszcze nauczyłem trochę pisać, czytać wszystko na 100%. Czasami mi tam słowo brakuje, ale tak to wszystko rozumiem. Nie, jak gadamy, to zawsze sobie radzisz, nie ma tam jakiegoś... No, jest okej. By mogło być lepiej, ale u mnie jest też tak, że jak w Polsce jestem 2-3 tygodnie i wracam, to o wiele lepiej mi jest z językiem, nie? No oczywiście, to tak jak ja poleciałem do Anglii.
Czy rozmawiam, wiesz, Właśnie. częściej po angielsku, to potem od razu. Tak jest, tak jest. Ty też super po angielsku mówisz. Nie? To jest u mnie właśnie problem. Po angielsku 100% wszystko rozumiem, ale rozmawiam jak ostatni cygan. Bo za mało rozmawiasz, wiesz, o co chodzi? Jakbyś wcale, częściej to wcale. robił, to... O to chodzi, o co chodzi. Powiedz mi, a co robisz w Niemczech ogólnie, oprócz, wiadomo, Ja trenowania, prowadzenia ludzi? pracuję, normalnie pracuję jeszcze, nie wiadomo jak długo, bo teraz powoli wszystko się też rozwija, też z online coaching, sponsory i tak dalej. Jeszcze pracuję na 3 zmiany w zakładzie takim chemicznym. U nas jest tak, że chodzisz do szkoły i później robisz 3 lata taką szkołę na zawód. W Polsce jest trochę inaczej. Technikum u nas takie. Technikum, chyba tak. Zawodówka, technikum. Chyba tak, nie wiem dokładnie, ale myślę, że tak. I my produkujemy lakier do samochodów. 90% samochodów, które widzisz na całym świecie, jeździ z naszym lakierem. Także wielka firma, mamy tutaj 3000 pracowników u nas w mieście w Wuppertalu. To jest koło Düsseldorfu, koło Kolonii. No i tam pracuję. Jedyna zła rzecz, tak jest wszystko ok, jestem zadowolony, kasa pasuje. Po prostu te zmiany, to jest to, co nie pasuje do tego sportu. Jak masz nocki, masz od razu, nie możesz spać. Ja to, jak mam nocki, to śpię może 4 godziny, może 5 góra. Potem jak masz na rano, to z kardio teraz, jak miałem przygotowania, budzik już 3:50, 3:40, żeby kardio zrobić, śniadanie i wszystko. Powiem ci, że to nie pasuje do sportu. Jak nie, była jedna zmiana, organizm, co? Dokładnie. Jakby była jedna zmiana albo dwa, ok, ale te nocki to mnie naprawdę wykończają i nie wiem, jak to jest z przyszłością. Jak jesteś starszy, to jeszcze gorzej wszystko, nie? I no to tak, już nie to... ma takiej regeneracji. Ile masz lat nie. w ogóle? 29 skończyłem 2 tygodnie temu. O, 100 lat. A zresztą nie miałeś nie. ten, miałeś ten post właśnie. Zresztą składałem ci życzenia. Właśnie. Tak. Pamiętam no, nawet. I co, czyli jesteś rok ode mnie starszy? No to tak jak mówisz, no regeneracja już czy prędzej, czy później zacznie u nas. Zresztą zaczniesz odczuwać już, czy stawy, czy coś tam, biodro, kolano, tak jest, przez tak treningi, tak jest. Do tego pracę. Powiedz mi, macie swój kanał YouTube też, prawda? Tam rozwijacie go, macie te swoje podcasty. Tak. Skąd pomysł na ten kanał? Mój własny teraz? No wiesz, sam wiesz jak to jest, jak rozwijasz Instagram stronę, to też jedno ciągnie drugie, jak masz YouTube i to ciągnie na Insta i na odwrót, jak masz Instagram, to ciągnie na YouTube, ale to ja powoli zacząłem w tym roku i później jak pierwszy był lockdown, to zrobiłem małą przerwę i teraz znowu rozwijałem, to też nawet dobre, wyświetlenia są ok. Tutaj miałem na przykład, to jest mój rekord, pobiłem 16 tysięcy widzów, czy 15 właśnie. I tak sobie rozwijam. I co super było, to było właśnie te vlogi. W Londynie na przykład i w Warszawie to super, to ludzie interesowało, jak to jest. I to właśnie tak, ja normalnie nagrywałem komórką i wszystko, że tak cały dzień od rana do wieczora, jak to robimy, co my robimy, treningi tutaj widzisz, jak ładowaliśmy, jakim jedzeniem. No i mi to też przyjemność robi. Tutaj ważyłem się na parkingu, bo musiałem wagę sprawdzać i Stefanowi zawsze wagę, to tutaj gacie ściągnąłem nawet na parkingu. I się ważyłem, to też śmiesznie było. No i tak rozwijamy powoli. Będzie teraz też coraz więcej. No przyjemnie też jest. Mi to robi zabawę, to jest też dla mnie taka zabawka, nie ten YouTube. Jak rozwija się kulturystyka w Niemczech? Powiem ci, że w ostatnich 4-5 latach całkiem w górę. Ja to sam teraz robię 12 lat. Zacząłem normalnie, no to nie jest kulturystyka. Kulturystyka tak poważnie od 4 lat, ale wiesz, 16 lat miałem, to już zapisałem się na siłkę i rok później już byłem pierwszy raz w FIBO. Znasz FIBO? To jest ta największe targi. No, dokładnie. I tam też byłem chyba 8 razy. To też widzisz też, jak chodzisz na FIBO, że coraz więcej osób, coraz więcej stoisk jest. I powiem ci, że rozwija się właśnie w dobry kierunek. I też co o kobiety chodzi, o dziewczyny. Kiedyś było tak, że jak chodziłeś do siłowni, jak widziałeś przy wolnych ciężarach jedną kobietę, to już był szok, co ona tu robi. A teraz to już jest normalna rzecz, że idziesz na siłownię, że tam są kobiety i to mi się też podoba, że jest właśnie normalność się zrobiła, że też kobiety trenują, a nie tylko mężczyźni, że to jest normalny sport dla wszystkich. To mi się też podoba. Kiedyś to było trochę inaczej, że jak baba chodziła na siłownię, to już dziwnie było dla każdych. Ale dzisiaj to już jest normalnie i powiem ci, że co mnie trochę denerwuje jest, że co drugi chce na scenę, co drugi chce startować już po 6 miesiącach treningu, to zaczynają przeważnie od men's physique,
bo nóg nie robią, czy nóg nie mają i to mnie tak trochę denerwuje. Ja jestem zawsze szczery, ja mówię do osób, słuchaj, nie rób tego, trenuj jeszcze 2-3 lata, napakuj trochę, bo będziesz niezadowolony, zrobisz redukcję i z ciebie zostanie paty. Właśnie wiesz, ale zauważyłem ostatnio, przepraszam, że ci wtrącę, też miałem taką rozmowę wczoraj, pewnie nas oglądać będzie ten chłopak, a bardzo, bardzo fajny, bardzo miły, sympatyczny człowiek i też do mnie napisał, że on chce wyjść teraz, bo ludzie go nakłaniają, ale on chciałby być kulturystą. Ja mówię, to czemu słuchasz tego, co mówią ci ludzie? Nie będziesz szczęśliwy, jak wyjdziesz w Men's Physique, bo nie temu, że ta kategoria jest zła, tylko ta kategoria nie pasuje do ciebie. Wyjdziesz, żeby wyjść i potem możliwe, że nie będziesz chciał więcej wyjść. Normalnie, że mama albo wujek czy ciotka do ciebie powiedzą, super wyglądasz, zajebiście wyglądasz, albo jak jesteś najlepszy w jakiejś siłowni, w jakiejś wiosce, ale to, że jesteś w wiosce, w siłowni najlepszy, nie znaczy, że możesz się porównywać z chłopakami na scenie. Wiesz, o co chodzi. I tak, że koledzy czy rodzina zawsze do ciebie nigdy nie powiedzą, że źle wyglądasz. Zawsze będą mówić, że dobrze wyglądasz. No wiesz, bo nie chcą cię też krzywdy tobie zrobić. I to jest właśnie to, że ja zawsze jestem taki realistyczny też u mnie sam, że jak ja robię przygotowania, ja nigdy nie jestem zadowolony. Nawet w dni startu nie jestem zadowolony. I to jest właśnie dzisiejszy jeden problem, że za dużo Instagramu ludzie, wiesz, o co chodzi, za dużo filtrów, za dużo fotek robią, zanim się pierw zająć normalnie treningiem, czystą michą, regeneracją, po prostu te basics. I to ludzie zapominają, oni chcą za szybko, za dużo. I tak samo też z towarem. To, co ja tutaj widzę u nas, to jest też katastrofa. To na pewno tak, jak i u nas, to na całym świecie jest to samo. Jak w Polsce, tak. I zobacz, że kto im gorzej wygląda, tam wiadomo, no, że na pewnym poziomie no to trzeba pchnąć tą barierę, ale kto im gorzej wygląda, im mniej ćwiczy, tym więcej zaczyna brać. Tak jest. Nie ma takiego mądrego podejścia. Ludzie szukają skróty, nie? To jest problem. Wiesz, nie ma takiego cierpliwego podejścia, no bo sam wiesz, ile na początku, ja też bardzo żałuję, ja też za szybko zacząłem, za dużo, bo byłem źle może poprowadzony i tak dalej, może byłem, no ale też to moja wina, tak, mogłem usiąść na komputerze i klikać, tak, tego, o kurde, to jest, wiesz, to jest coś, co bije bydło, od razu mam to brać, wiesz, no trochę za szybko. Powiedz mi, kim się fascynowałeś, zaczynając tą przygodę z kulturystyką? Powiem ci, że ja tak byłem tak o Markus Rühl. Nie, miałem nawet jeden trening z nim. Tak? Fajny gość, naprawdę, tak. Miałem personalny trening, dostałem na urodziny. Czekaj, krótko zanim odpowiem na twoje pytanie. Tam już to było 3 lata temu, więc już długo trenowałem i my robiliśmy łapy, biceps, triceps. Nie wiem, trening trwał może 70 minut. Wiesz, ile on bierze za jeden trening? Na złotówki ci przerobię 1000 zł. No to tak, tyle przewidziałem. 200, powiem ci, że u nas 200, też najlepsi 200, tyle biorą. Tak? Aha, okej. Okay. No 250 euro, ale było super, naprawdę nie żałuję. Dostałem prezent na urodziny i miałem przez 7 dni zakwasy w bicepsie. Nie mogłem bicepsa wyprostować. I on nic takiego super nie robił. Normalnie ćwiczenia, tylko że jak taki gościu przy tobie stoi i mówi, rób jeszcze 5, to robisz, kurwa, jeszcze 5, rozumiesz, nie przestaniesz. Tak, jak sam byś trenował, to byś 10 powtórzeń zrobił, czy 12 i byś rzucił, bo już starczy i też już jesteś wykończony. Ale on te ostatnie 5 jeszcze dociskał. Miałem takie zakwasy, że jeszcze nigdy w życiu. No, jego też śledzę, lubię, też fajny gość, ale tak po prostu na początku to Arnold, jak prawie u każdego, nie? Pumping Iron, te wszystkie filmy i tak dalej. I później, no, pierwszy Flex magazyn, Muscle Development, oglądałem, wiesz, Muscle and Fitness, kiedyś jeszcze nie było tak dużo na YouTubie, były tylko te stare Ronnie Coleman filmiki i tak dalej, bo to kiedy to było, no już też 12 lat temu. I tak powoli się interesowałem, Kai Greene wtedy był, nie, Phil Heath, to wszystko. No, zaczynali wtedy tą swoją przygodę. Dokładnie. I potem, no, 2012 robiłem pierwsze zawody, jeszcze naturalne to były. W juniorach miałem chyba, ile, 21 czy 22 lat. Tam też do finału doszłem, góra była super, nogi były katastrofa. Były grube, ale ja przez pierwsze 4 lata chyba w ogóle nóg nie robiłem, czy przez 5. Codziennie klata biceps, wiesz, wioskowy trening. No i później 2017, pierwsze zawody, to co ci już powiedziałem, do 90 kilo. Też wygrałem, zakwalifikowałem się na mistrzostwa niemieckie. W Belgii też wystartowałem do 90 kilo.
I później przyszła dopiero Classic Physique, przyszła wtedy chyba dopiero w 2016-2017. No i wtedy to mi się najbardziej podobało, do tej pory mi się najbardziej podoba i to ja też chcę dalej zrobić, te klasyczne pozy i wszystko, tą linię przynieść w kategorię ciężką, w heavyweight czy super heavyweight. To jest do zrobienia. Najlepszy, wejdź na Kales Classics, to jest właśnie mój kolega, który w tamtym roku ze mną robił Classic Physique. Jeszcze raz? To jest Kales, K-A-L-L-E-S. Kales Classic. Widzisz, że on właśnie też pozuje. A, ten zawodnik, okej, już go wpuszczam. On drugie miejsce zrobił i właśnie tam widać, że to jest możliwe, że te pozy klasyczne wprowadzasz w normalny heavyweight. Tutaj na przykład te zdjęcie, albo jedno niżej. O, ta fajnie niżej, wygląda. To super wygląda, naprawdę. I to mi się właśnie podoba. On tam w Warszawie drugie miejsce zdobył. Super, jak sobie pomyślisz, że w tamtym roku 8 kilo mniej ważył, nie? No 8 kilo to jest bardzo dużo, jakby nie patrzeć, ale ty też zobacz, zabiedzając się tak naprawdę do kategorii kulturystyka klasyczna, no bo musiałeś się trochę zabiedzić, teraz odbicie będzie trochę lepsze. Będzie, ale ci powiem, co mnie tak najbardziej denerwuje, to jest nienormalne, że wiesz, najlepszy okres budowania jest po diecie, po zawodach. No a teraz u ciebie troszkę chorujesz. Ja troszkę choruję i byłem teraz po zawodach w Londynie dopiero 5 razy na treningu. Czy nie, trochę... Ale nie do końca, że... wiesz, bo jak Stefan teraz na przykład prowadzi Kubę, prawda? No. Cielenie. No to z tego, nie. Co wiem, to Stefana założenie jest takie, żeby pierwsze 8-7 tygodni dużo odpocząć. No ja wiem, też stowałem tak wszystko. Sporo wszystko idzie na dół. Widziałem też rozpiski i tak dalej i to jest, ja tak zobaczyłem najpierw i mówię do Kuby, co wszystko? To jest? Wszystko? To już? On mówi, no tak, to już. Tak. No. Ale mi chodzi o treningi i o same jedzenie. Tak, tak, same, się, właśnie, żeby samym jedzeniem się napełnić, tak jak mówisz. I to jest też najlepszy okres, te treningi po zawodach. Jak już masz znowu więcej węgli, więcej kalorii, więcej energii, to te treningi po zawodach są super, nie wiesz? Fajnie trenować, znowu masz pompę, cały jesteś w żyłach, u mnie to tak jest i właśnie tego teraz nie mam. I wiem, że jak wrócę teraz, bo już siedzę chyba teraz trzeci tydzień w domu, bo chory jestem cały czas. I jak wrócę, to teraz wiesz, jak to jest. Te pierwsze 2-3 tygodnie będą takie dopiero, żeby wejść w ten trening i tak dalej. To mnie najbardziej denerwuje, że ten okres zmuszanie właśnie się do jedzenia, w tym roku co nie? Nie mam. No to jest dla mnie nie jest problem, jest dobrze jem, dużo jem. Też no pierwsze rozpiski były, że w dni treningowe miałem około 4000 kalorii teraz po zawodach i wieczorem siedziałem na couchu i głodny byłem. Nie, do Stefana nie, no to pisałem, nie jest dziwne, słuchaj, ja ci powiem, że... wrzucaj więcej. Ale potem sobie myślę, jak ja przeżyłem ostatnie 2 miesiące na 2000 kaloriach. 2000 i 2 godziny kardio. To jest to. I trening jak siłowy. Już nie masz takiego celu przed tobą, to już nie masz tego stresu, wiesz o co chodzi. Ale z drugiej strony, wiesz, też jest fajnie, niektórzy właśnie działają lepiej bez stresu. Mnie na przykład, jak zaczyna łapać stres, to mam takie... O. I nie kombinuję, ale widzę, że nawet po sylwetce, że to jest zupełnie inaczej. Wiem, kortyzol jak ciśnie, to już jest widać od razu. Szczególnie takie zmęczenie od razu po sylwetce jest. Po prostu patrzysz na nią i jesteś niby nabity, ale nagle się robisz taki, wiesz, flakowaty. Płaski. Masz takie... I zresztą bania ci płata figle i masz takie... Najlepiej to by na ostatnie 4 tygodnie zabrać lustra dla każdego zawodnika, tak. Ktoś, żeby robił ci fotki, no. Ktoś wysyła ktoś dla trenera, usuwa te fotki i tylko trener wie, o co chodzi. Tak by było najlepiej, no, ale poważnie. Ja. A z polskich kulturystów na kim się wzorowałeś, kogo śledziłeś? Prawie wszystkich ze sceny znam, tak. Też miałem dwóch, co mnie przygotowali na pierwsze zawody. Bo po prostu powiem ci szczerze, jeszcze do szkoły chodziłem, 2017 się uczyłem i nie miałem pieniędzy na coacha w Niemczech, bo te coache w Niemczech prawie 4 razy tyle kosztują, co w Polsce. I napisałem do różnych polskich trenerów. Pierwszy mój trener był, nie śmiej się, Karol Sztuglik. Czemu się przygotowywał? No nie wiem. Nie, Karol jest w porządku człowiek. Znasz Karola. Okej. Okay. On mnie przygotował, było też super, fajnie leciało. Pierwsze miejsce zdobyłem wtedy, mówiłem ci, w Belgii i tutaj u nas, West Germany. Było super.
I później 2019 przygotowywał mnie, on sam jest zawodnikiem, nie jest takim coachem, Jacek Ratusznik, nie wiem czy znasz. Jacek, I klasyk u niego też. Powiem ci, tak, super leciało. Tak, że on mi tylko podawał makro, ja sobie sam wszystko układałem, ale całkiem inna szkoła niż u Karola. Całkiem inne rotacje węglów i do tej pory nie znam nikogo, kto tak pracuje. Na przykład jak masz dzień wysoki, że ja miałem w dzień wysoki miałem 100 gram białka, czy 80 gram białka. Takie całkiem dziwne rzeczy, ale wszystko funkcjonowało, super. Dobrze się czułem, powiem ci, że nawet lepiej się czułem niż teraz u Stefana. Bo ja uwielbiam cup cycling i u mnie to też super działa. Ja jak zacząłem ze Stefanem pracować, od razu powiedziałem, słuchaj, u mnie działa cup cycling, lubię cup cycling, a on nie, u mnie nie ma cup cycling. U mnie jest stały plan, dni treningowe, nie treningowe. Ze Stefanem widujecie się na żywo czasami? Jest w planie, miałem teraz pojechać do niego, ale nie udało się. Myślę, że w następnym miesiącu będę u niego, też będzie to wszystko na YouTubie. Nagram to wszystko. Tylko mógłbyś zacząć dodawać napisy jakieś takie, bo... Spróbuję. Wiesz, niemieckiego to no nie. Kosa byłem. Nawet w liceum no, próbowałem, nie znaczy w gimnazjum. Próbowałem, ale nie. Nie jest łatwy język, ale tak samo dla mnie polski jest ciężki. Nie? Ale powiem ci, że tak to próbowałem nawet się go uczyć i jakoś tak... Tak? Znaczy próbowałem. Wiesz, jakie to są czasy gimnazjum. Kolba we łbie i tak naprawdę, no wiesz, tak samo mieliśmy hiszpański na studiach, no to powiedziałem na... Po co ten po co? Hiszpański? Wiesz, ale po co niemiecki? Rosyjski? To już więcej hiszpański ci dokładnie, się przyda niemiecki, niż niemiecki. Czy rosyjski, gdzie byłem na filologii angielskiej i tłumaczenia z niemieckiego na angielski, czy z angielskiego na rosyjski, no to już lepiej się opłacają niż hiszpański. Tak jest, tak jest. No, czekaj, gdzie byliśmy? Jacek. No, Jacek, super robota, wszystko, ale później sobie pomyślałem, dobra, ja chcę kogoś, który naprawdę jest profesjonalny, w tym, co robi. Chcę tak next level i patrzyłem, gdzie można iść. Patryk Tuła czy Stefan Kincel. Dobra, Patryk to jest dla mnie za drogi i ma za dużo zawodników. To, co słyszałem, że na przykład czekasz 3-4 dni na odpowiedź. On ma tam swoich takich, on jest jeden z najlepszych, wiem o tym też, ale on ma tak swoich 10-15 ukochanych zawodników, co zawsze odpisuje i co też są duzi na social media. I ma te wszystkie inne, to tam 3-4, czasami tydzień czekasz na odpowiedź. I to mi się nie podoba, u Stefana jest naprawdę tak, 6 rano wysyłam mu wagę, 6:01 mam odpowiedź. I to jest dla mnie złote. W Londynie on wykupił sobie live stream, oglądał cały czas. Jak ja co 2 godziny po każdym pocinku musiałem mu foty wysłać, jak się o 10 minut spóźniłem, to on mi pisał, słuchaj, gdzie są foty, rozumiesz? Fajnie, to jest podoba dla mi się mnie coach. Takie podejście. To jest dla mnie coach. On, że on kocha też ten sport. Wiesz o co chodzi? On żyje bodybuilding. On jest bodybuilding. I jego wiedza. Nie? I to mi się bardzo podoba. Forma też o wiele lepsza była niż rok temu. Dopakowałem, nie wiem ile, z 2 kilo może. Tak, w tamtym roku jak wygrałem Dennis James Classic, miałem 90,5 przy wadze, a teraz miałem 92,5 czy 93 prawie tak na limit akurat. I lepszy condition był, lepsza forma. Także no, powiem ci, podobało mi się. Robienie wagi do klasyka to jest dla mnie tragedia. Także i zobacz, to jest przygotowanie właśnie za ten stres. Rok. Przygotowanie za rok będziesz miał. O tak. Wiem. I o ile będziesz chciał za rok wyjść, co nie? Bo ja się zastanawiam, czy wyjdę w 21, tak szczerze mówiąc. Ja powiem ci, że nie. Ja chcę 22, bo chcę pierw, żeby to wszystko minęło. Wiesz o co chodzi? Te wszystkie, co mamy tutaj akurat, no, to... żeby to poszło na 100%, bo to też było jedna rzecz, która mi się w ogóle nie podobała. Wstajesz rano, robisz, dajesz 110%, robisz cardio, robisz dietę, robisz to i nie wiesz w ogóle, czy będą zawody, czy nie będą zawody. I to właśnie też jest dodatkowy stres. Coś przełożone, coś odwołane. I... Dokładnie. Miejsce pierw Katowice, potem Warszawa, potem znowu i tak dalej. To mi się też nie podobało. Potem, czy są granice otwarte i to był dla mnie dodatkowy stres. I tak miałem stres z tą wagą. Dlatego też nie były przyjemne zawody. W tamtym roku o wiele lepiej mi się podobało. Też sukcesy były o wiele większe. O 2 punkty kartę pro przegapiłem we Frankfurcie. I także
Także tamtym roku. dopóki nie będzie spokojnie, to nie będziesz ryzykował. Nie, nie. I też potrzebuję też ten czas, żeby te 10 kilo dobić. To jest dla mnie właśnie akurat najlepsza rzecz. I myślę, że teraz to jest też mój pierwszy porządny, ułożony off-season, bo u mnie off-season, wiesz jak wyglądał, szczerze? Do treningu jadłem czysto, tak cztery posiłki, a po treningu jadłem kebab, pizza, lody, na co miałem ochoty. To też funkcjonuje, powiem ci szczerze, dirty bulking, ale potem masz o wiele dłuższą dietę, więcej kardio musisz robić i w ogóle to jest bez sensu. I właśnie teraz to będzie mój pierwszy czysty off-season, co już będzie ułożony z planem i z trenerem, bo u mnie off-season ja zawsze sam robiłem. I to w ogóle nie... Tyle czasu, ile ja zmarnowałem przez ten off-season, u mnie było tak, że dieta 110%, a off-season tak 60-70%. I to jest właśnie największy błąd. Czyli myślisz, że trener tak naprawdę powinien być cały rok, jeżeli już jesteś na poziomie, tak, w którym tak, chcesz... Tak, tak, żeby też poznać twoje ciało, twój organizm, żeby wiedział, jak funkcjonujesz na niektórych... jak to, rzeczy do jedzenia, jak to się mówi, produktach, żeby po prostu cię też lepiej znał i poznał. I to jest właśnie to, bo jak przychodzisz do trenera tylko na prep, to przez pierwsze kilka tygodni musisz dopiero klienta poznać. Sam wiesz, jak to jest. Musisz zobaczyć, jak reaguje na niektóre produkty, jak reaguje na węgle, na tłuszcze. I myślę, że jak przez stały czas, przez dłuższy czas z kimś pracujesz razem, to jest dla trenera lepsza rzecz i dla zawodnika lepsza rzecz, nie? Powiedz mi, chciałbym Ciebie zapytać o jednego z zawodników w Niemczech. Wiem, że to jest Twój dobry znajomy też. Jak oceniasz jego przyszłość? Bo tutaj on też o kartę pro bardzo mało mu zabrakło. Tak, tak, tak. Powiem Ci jedno, na zdjęciach tego nie widać, ale obojętnie na którym pro qualifier się ten gościu pojawi, będzie pro. Na 1000%. To, co on już teraz... zrobił w tym krótkim czasie, to już jest na zdjęciach i na wideo tego nawet nie widać, tak jak w real. To współpracuje jest, on z kim teraz? On był u Patryka. Patryk go wyrzucił, bo nie podobało mu się, jak trenował, bo widzisz, jak on trenuje. On no, trenuje takie... całkiem, on ma swój własny styl i tak dużo hejtu dostaje na to, ale to co on robi, to działa. I nie wiem akurat, u kogo jest. Myślę, że akurat szuka albo sam robi, nie wiem dokładnie, ale to już jest chore. Jak to w rzeczywistości, to ja wyglądam koło niego jak dziecko, małe dziecko. O, oznaczył jednego z naszych też. Też Polak, wiesz o też tym, nie? Też Polak właśnie. Tak, super sylwetka naprawdę. Świetna. I jeszcze bardzo młody, nie? 21 22 lat. Czy 22, Emil tak samo. Emil ma 21. Tak, Emil też 21 czy 22 w tym roku. Tak. Kurs już ma pro kartę. Ma pro kart w tamtym roku zdobył. I no super, ja go też na żywo widziałem. Bardzo dobry zawodnik też na no, ten to bieg. Z Hoffmanem. I on też zaczął dopiero w prepie w tamtym roku zaczął brać. A, czyli do tej pory on był też no jeszcze to... rok wcześniej w naturalnym tym, Faband, w GMBF. Nie oznacza żadnego trenera, więc chyba Miro... Myślę, że sam robi no, albo sam Secret. Ja myślę, że Secret, nie chcę powiedzieć. No z tego tak co słyszałem, to znam... był u Tura. On był u Tura długo i był wcześniej... O, ma, był a Smilodox. Nie, Smilodox to jest ciuch. A, firma. Firma, tak. On był pierw u Milos Sarczew. Znasz Milos? Tak, tak, oczywiście. Milos go prawie, on to też też rozmawia o tym całkiem normalnie, więc mogę to tutaj powiedzieć dla polskich widzów. Milos go prawie zabił. Co? On o tym już gadał. 90 jednostek insuliny jechał codziennie. Także wylądował w jednym wieczorem w szpitalu, bo miał ciśnienie za duże. Dostał tabletki, dzwoni do Milosa, słuchaj, musimy coś zmienić, 90 jednostek to nie idzie, źle się czuję. Przy tym chyba wtedy u Milosa w pół roku 20 kilo, ale sucho, nie, bez tłuszczu. I Milos do niego tak, a okej, okay, dostałeś tabletki, to od jutra dalej działamy. To był Milos, rozumiesz? I wtedy on powiedział, dobra, kończę współpracę, zgłosił się do Patryka. Patryk pierw detoks zrobił, go jakoś tam uratował, wszystko poprawił
i potem był prawie rok u Patryka i powiedział, że na szczęście był u Milosa, czy ile to był, rok czy pół roku, i się tyle nauczył, czego trzeba nie robić. No powiem ci, że u Milosa się nie robił progres ten wagowy. Robią, ale to na zdrowie, uwagę, ale no 90 jednostek insuliny, ci powiem, to jest dużo. To już jest, nie znam nikogo, kto... To nie jest lantus, wiesz, to nie jest lantus. Nie, rapid. Tylko krótka insulina. Tak, przed każdym posiłkiem, ile on tam miał, 15 jednostek przed każdym posiłkiem i miał 10 tysięcy kalorii i on to wszystko pił. Do no tej tak, pory też Milosa jest dużo bardzo tych drinków. Tak. Ale on też do tej pory pije, wiem, że tam łososia z ziemniakami do miksera pyruje, blenduje i pije. Do tej pory. On tylko je pierwszy i ostatni posiłek. Resztę 5 posiłków wszystkie pije. Ja sam to widziałem na własne oczy i wiem, że to tak jest i to nie wygląda apetycznie. No, raczej się nie dziwię. Ale z tego, co mówiłeś, to nawet nieźle sobie układa życie. Tak, leci. Leci dobrze. Stricte. Dobrze leci, tak. No, także widzisz, coś... Powiem ci teraz, w Niemczech też przez social media, jak jesteś trochę sprytny, to możesz z tego żyć normalnie. Nie potrzebujesz 100 tysięcy followerów czy 50 tysięcy. Możesz, jak sprytny jesteś, tak jak ja mówiłem, że ja już mogę prawie z tego zupełnie żyć. No to jest jak ludzie widzą, że jesteś real, że nie jesteś tam fejkiem, że nie kupujesz twoich followerów i tak dalej, to wystarczy ci mała community, jak masz silną community, to możesz z tego żyć całkiem normalnie. Tak samo też sponsory lecą, nie? Nie myślisz kiedyś, żeby się przeprowadzić do Polski? Często o tym myślę, jak ci powiem szczerze. Często, bardzo często. Więc rodzice mam tutaj w Niemczech, mamę i tatę i mam jeszcze małą siostrę. I tak łatwo to nie jest, nie? Że no oni nie. Do szkoły muszą chodzić i nie wiem, jakbym se, bo tam, gdzie my mieszkamy, tam nie ma żadnego dużego miasta w Polsce, tam jest jedyne większe miasto, jest Olsztyn, a my pochodzimy ze Szczytna, to jest mała wioska i tam powiem ci, że finansowo by trudno wyglądało. Bym chciał żyć. Naturę kocham, Mazury są piękne, jeziora i wszystko, lasy, kocham naturę. Rodzinę tam mam i w ogóle mentalność i życie jest całkiem inaczej. Tam jeszcze ludzie żyją. Ja mówię, że ludzie żyją. Tutaj to chodzą po prostu jak zegarek. Wstają, robota, dom. I nic ale nie robią. To jest ta niemiecka mentalność, co? To wie, tak. Kiedyś ktoś mi opowiadał, że za czasów starej wojny, jak portfel leżał w Niemczech na podłodze, na ulicy, to by nie podnieśli, bo by się bali, że im ktoś rękę. Tak. Czy ktoś z okna, jakaś babcia od razu po policję dzwoni. Nie, to jest mentalność i po prostu ludzie i wszystko. Mi się lepiej podoba. Nie jest tak, że kocham też Niemcy, super kraj, tutaj masz tyle możliwości, możesz wszystko osiągnąć, obojętnie co, ale bym chciał, powiem ci, że chętnie w Polsce jestem, bym tam też chciał mieszkać. Byłem też często w większych miastach, w Krakowie byłem, w Katowicach, w Warszawie, w Gdańsku i tam widzę już, że te duże miasta to już są bardziej rozwinięte niż u nas te duże miasta. O wiele bardziej. Lepsze siłownie, lepsze supermarkety, więcej wyboru jedzenia. Też takie proste rzeczy, jak lepsze samochody na ulicach widzisz. Takie rzeczy po prostu, co ja bym sobie nigdy nie pomyślał. Polska jest bardziej rozwiniętym krajem niż Niemcy. I to każdy ci powie, kto był w Polsce. Ciekawe, ja teraz byłem z Chrisem, on był u mnie, Chris Kyle też na pewno kojarzysz, on był teraz pierwszy raz w Polsce, on ze mną pojechał do Warszawy, to on nie wiedział, wszedł w taki wielki Tesco, nie wiedział, co się dzieje. Mówi, kurde, co tu się dzieje, tyle produktów, tyle rzeczy, no i powiem ci, że to już jest tak, Niemcy śpią, co to chodzi. Ale... To powiem ci, że naprawdę mnie zdziwiłeś, bo myślałem, że... Wiem, każdy też tak myśli. Ten, kto jeszcze nie był w Polsce, to myśli, że to wiesz, jeszcze nie jest tak rozwinięty kraj, ale to nie jest tak. Ciekawe. Ogólnie... Ale to też zależy, w jakim mieście jesteś, nie? No to tak jak wiesz, tak jak chyba tak wszędzie. Tak, wszędzie. Tak. Chris Kahl. Okej, chcę go tylko pokazać tutaj ludziom. On zrobił 11 kilo w jednym roku też. Progres. A u też kogo jest? Transformację. Alex. Alex jest też bardzo znany coach. On był też z nami w Warszawie i w Londynie.
Tu on A, ma jedno. kojarzę, zaraz pokażę jego zdjęcie. Chyba masz z nim fotkę zresztą, Dokładniej. Aleksa. Aleks też ma największy podcast w Niemczech, kulturystyczny. O. Tutaj masz transformację. Jedno w lewo. Wiem, widziałem. O tu. To zrobił w jednym roku. Jakby miał jeszcze troszeczkę, w Londynie zdobył na Pro Qualifier trzecie miejsce w 13 kilo. kategorii do 90. Jakby jeszcze miał tak z 2-3 kilo w dół, to jest zajebisty pakiet. Myślę, że w następnym roku będzie. O, tutaj masz właśnie finał top 4. Ten Ten chłopak, Moody. Moody zrobił drugie, a ten po jeden z lewej zrobił pierwsze miejsce. Ale To Moody widać jest do cięcia super. trochę tutaj Tak, tak, różnicę. tak. Widać, że trochę mięcha brakuje, nie? No, do cięcia i trochę w nogach, tak jak mówiłeś. Dokładnie, ale myślę, że on jest taki też hard worker, że on nie odpuści jednej cardio, nie odpuści nic i myślę, że to będzie w następnym roku też super wyglądać. To chyba ta fotka, co do podcastu. Nie, to jest reportaż. No właśnie, myślałem, że to ten co do Ten podcastu. Alex. Nie, 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 nie. To nie On jest Arka. z Rep One, to on nie robi podcast, on robi, to jest największy, Rep One jest największy niemiecki magazyn kulturystyczny na O. YouTubie. Oni mają zawsze Hoffmany, Tim Budesheim i tak dalej. Czyli topka. Alex, musisz wpisać Alexikon. Alexi. Ky on. Tam już jest trzeci czy czwarty. Lexicon Official. A, kojarzę, Dokładnie. ten taki troszkę grubszy koleś z Tak, buźką. no gruby nie tak normalnie. On Buźkę ma jest taką. właśnie. Tak. No, Jak byś kojarzę. go ocenił? Ile ma lat? Jakby tak ogólnie. 24. Skąd ty to wiesz? Strzelałem. Ma 25. Ja każdy, co go widzi, myśli, że on ma prawie 30,5, Nie, 35, wydawało mi się tak, że 36. wiesz, że właśnie będzie w tą stronę szedł. No. Nie, on ma właśnie ten największy podcast i ma HPN Nutrition, wejdź na to. W Bio ma HPN Nutrition, to jest jego supplement firma i on ma właśnie super produkty, które jeszcze nie ma, takie coś jak astragalus, wiesz, na nerki, na serce, na cholesterynę. Pierwsze rzeczy na rynku, które zawsze trzeba było zamawiać z USA albo z UK, teraz Nawet u nas są wprowadził już. u nas na rynek. Tak, super, naprawdę, to jest. Nie, no to fajnie, bo będzie, wiesz, trzeba nowości, nowości trzeba O to chodzi. produkować. O to chodzi. Dobra, życzę Ci zdrówka, bo to na pewno najważniejsze. Myślę, że Tak, jeszcze dziękuję bardzo. drugi materiał z chęcią Tak samo. zrobimy o Czemu nie? rozwinięciu. Zresztą parę osób jeszcze chciałbym zaprosić z Niemiec, więc może mi w tym pomożesz. Nie ma problemu. Ja Rozmawiałem jestem ostatnio z ze. Romanem Fritzem w ogóle. Okej. I bardzo ciekawy człowiek, tylko na razie ma chyba dość. Tak, on ma. Ciekawy człowiek, dziwny człowiek, ale by był Dziwny. super podcast, bo on też super po angielsku umie. To by pasowało. Bo też nie każdy z niemieckich potrafi tak dobrze po angielsku, ci powiem, ale on jest naprawdę taki, on jest człowiek, takiego Romana masz tylko raz w życiu, Old rozumiesz? school, taki. On jest Nie sam. trafisz drugiego, nie trafisz drugiego. Zauważyłem, że I on jest to by taki było fajna samotnik, rzecz. mega i. Tak. Dobra, Tak, ale było dziękuję Ci fajnie. bardzo. Ja Życzę dziękuję, Ci Dawid, bardzo. powodzenia i żebyś dobił te 10 kilo, które Tak, myślę, że jeszcze. wzrok jest do zrobienia, Ci powiem. Jest do zrobienia. Wiem też, że potencjał jest w górę, będzie do zrobienia. I mam jeszcze jedno pytanie do ciebie. Jakie są twoje plany? Bo w ogóle nie rozmawialiśmy, też nie pisaliśmy o tym. Jakie masz Rosnąć. plany w ogóle? No to o rosnąć to każdy z nas. Ale na następny Nie, rok powiem też Ci chcesz tak. dalej rosnąć, tak? Kiedyś powiedziałem sobie, że też będę tak wychodził. A. Zawsze było rok w rok, że zrobię masę i chcę raz zrobić masę. Okej, Bo nigdy rozumiem. tak naprawdę nie robiłem masy. To było 4 miesiące Okej. i pre. 4 miesiące i pre. Wiem. Także Tak prawie jak raz. u mnie, podobnie jak u mnie. To mamy No, ten sam cel, rosnąć. raz chcę po prostu, wiesz, już jeżeli wyjdę, to. No wiesz, mówi się, mierz wysoko, no więc chcę tą kartę pro, tak? Nawet jakbym miał być tam prosem jednorazowym, że tak to nazwę, Rozumiem. to chcę być pro kiedyś, ale na pewno chcę pokazać, że z shitty structure można coś zrobić. A, nie No jest przesadzaj. średnia, ale no nie Nie, jest najgorsza też. dobrze. Jest dobrze i myślę, że będzie dobrze. Nie, No. ja dziękuję bardzo za podcast, za zaproszenie. By było Zaraz super, wrzucę w ogóle, jakbyśmy. tylko grafikę ogarnę. Wyślij mi Aha. fotkę proszę ze sceny jakąś albo na Instagramie za chwilkę, ok? Już ci No to wysyłam. super. Także dzięki bardzo i życzę Ci zdrówka. Adios.